Także tutaj gość Dariusz Sopków powiedział wszystko. Nasz gość Dariusz Sopków powiedział wszystko. Dużo już powiedział. W aktualnościach dnia. Aktualności dnia, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Oglądamy El Mercedes, Ela Knor, Dawid Kogut, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska, Google Plus poszerza się w melodramato, Ela Hofflandia nawet. Zapraszamy do oglądania naszych kanałów. Są przepiękne. Audycja ciekawa, gdy tu wszędzie jest wielka fala głupot. Drodzy Państwo, wczoraj w Krakowie odbył się pierwszy małopolski marsz dla życia i rodziny. Witam serdecznie na antenie jednego z organizatorów tego marszu, pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie doktorze, chciałem zapytać o powód organizacji tego marszu i o wrażenia, jak po raz pierwszy taki ogólno-małopolski marsz dla życia był organizowany. Jakie wrażenia? Muszę bardzo mocno odpowiedzieć. Dziękuję panu Bogu najświętszemu. Tam gdzie mieszkał. Janowi, Pawłowi, drugiemu świętemu naszemu i ludziom dobrej woli. Marsz udał się znakomicie. Wprawdzie pierwszy, a więc pierwsze działania zawsze są na pewno niedoskonałe i wymagają poprawy przy ich powtarzaniu, ale jesteśmy ogromnie zadowoleni, my, organizatorzy. Muszę podkreślić i gratulować pani Grażynie Kominek, prezesowi akcji katolickiej w naszej archidiecezji krakowskiej, która była głównym organizatorem tego marszu, ale chodziło o tą wszystko, która była zamówiona w piątek, ale jak pan naprawdę pani to mówiła, że dla organizacji tego marszu 10 różnych organizacji łącznie z Solidarnością regionu Małopolska. Marsz rozpoczął się, myślę, że wszyscy wiemy, uroczystą mszą świętą w 10. sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie Łaziewskich. I później przeszliśmy na rynek krakowski. To był ten pierwszy człon marszu, drugi większy. To halo, proszę pani, tutaj było zamawiane w piątek i ta pani powiedziała, że już no, wszystko wpisane i z dowodu i w ogóle, tylko że była zapłata do Play wysłana, potwierdzenie, przyszło potwierdzenie, a jeżeli chodzi o to zamówienie, to w ogóle się wycofało, jakoś stanęło i tu chłopiec dzwoni, jest rozpaczony, firma Orange prosi o 5 punktów, my dajemy, a dla was to chyba nic nie damy, jest nagrywane, czy państwo się nie wstydzicie, państwo tutaj spisujecie z dowodów, państwo zapisujecie tony papierów, jest to nagrywane, czy wy w ogóle nie macie wstydu? Dziecko, już daję dziecko, bo on przeżywa. Masz. Ta demonstracja cywilizacji śmierci, ulewny deszcz, czarne stroje i faktycznie te czarne stroje pasowały do tej cywilizacji śmierci, nie boję się nadać. A to ciekawe, proszę państwa, jest u nas wszystko na bieżąco. Jest na bieżąco nagrywane w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Teraz okrzaniłam całą firmę Play. Okrzaniłam całą firmę Play, bo ta firma Play jest jakaś taka, no, zamawiają, dziecko tutaj czeka i ani laptopu, ani telefonu, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. No to jak tak można, proszę państwa, jakieś takie głupoty. Musiałam opieprzyć Play, bo Orange prosi o 5 punktów, to my damy 5 punktów. A Play, jak prosi, to co my tutaj Playowi możemy dać? Kopa w dupę możemy dać. Zresztą, proszę państwa, Orange jest firmą, mówią, żydowską. Play też na pewno. Tak samo jak i są moherowi lepsi, moherowi gorsi, tak samo i Żydy lepsze, Żydy gorsze i firmy lepsze, firmy gorsze. Ale wiecie państwo, można jakoś
humanitarnie tak, jeżeli ja jest piątek, idę do domu, spieszę się. No jest Wochenende, to już tu w Warszawie pojutrze, w środę będzie, proszę Państwa, jest Wochenende i po prostu nikt nie chce pracować. I nawet zdarza się, że w tych firmach prywatnych też nikt nie chce pracować, ale jest wszystko nagrywane. To ja więc powiedziałam im, narobiłam wstydu, że jest nagrywane, czy wy w ogóle się nie wstydzicie. Tutaj dziecko czeka i nie może się doczekać na ten laptop wymarzony, swój wielki. No. I czeka i już się wybiera dupem i zawraca do jakiegoś play, tam gdzie Zaleski. To Zaleski nas już nie interesuje. Gdzieś tam na Płaskiej jest play. Ja mówię, no jeszcze się w deszcz będę wybierała. Za prawem do życia, bez żadnych wyjątków, ale bez karania kobiet, które uważamy w oparciu o wielki materiał, tragicznie wielki materiał medyczny, naukowy, za drugie ofiary aborcji. Panie inżynierze, jakie są plany na przyszłość, bo skoro tak ten marsz, można powiedzieć, udany pierwszy, ale no, bardzo udany. Nie, teraz, bo przecież nie musi pan mylić, czy te marsze będą się powtarzały, jeżeli tak, to w jakiej formie? Ja myślę, że na pewno za rok się powtórzy. Ale jest podane założenie w piątek, przecież. Bo ksiądz kardynał sam osobiście zaprosił nas. No to ona pewnie nie zużyła tego. Marsz, bo powiedział na rynku krakowskim, no, spotkajmy się za rok. A może jeszcze raz, to zamówić? Bardzo wyjaśniona wskazówka metropolity krakowskiego, że ten marsz udany trzeba powtórzyć. Co więcej, powiem, należy go rozbudowywać. To miał być laptop z rutem i z telefonem. Na start miał być 0 zł. I kurde, miał być też bezpłatny. Ten komitet organizacyjny naszego marszu nie zaprzestanie swojej działalności nie tylko w aspekcie przygotowania przyszłorocznego marszu dla życia, ale także w działalności bieżącej. Wiemy, że w naszej ojczyźnie toczy się bardzo ostra, złożona walka o zapewnienie prawa do życia każdemu poczętemu dziecku. Z laptopem, z routerem i plus telefon. Z moimi oczywiście członkami, bo to nie jest problem. Pan zebrać już tam prezesów, ale to musi być wsparcie całej organizacji, praca całej organizacji. Będzie dalej intensywnie pracował nad zapewnieniem każdemu poczętemu dziecku prawa do życia. A teraz no, takie zadanie bardzo bieżące, jeszcze do końca dla nas nieprzemyślane, bo to sprawa, wiemy, jest bardzo aktualna. No jak powstrzymać te bardzo agresywne, żałosne hasła z środowisk feministycznych, lewicowych, są po prostu żałosne. W sensie historycznym, ale musimy się temu aktywnie przeciwstawić i ufam, że tu, jak w tym marszu, będzie nam towarzyszyć wsparcie świętego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję, panie inżynierze. Cieszymy się, że udało się tę inicjatywę doprowadzić do skutku, ale i tak, że ona w taki sposób wypadła dosyć rokujący pewne nadzieje i życzymy siły i powodzenia, tak po ludzku mówiąc, ale też obiecujemy modlitwę w tych działaniach, które podejmujecie na rzecz obrony życia. Bardzo dziękuję i za to wsparcie, które na pewno nastąpi, ale za to wsparcie ojców redemptorystów, zarówno w Radiu Maria, jak i telewizji Trwam. Niech dobry Pan Bóg wynagradza i dalej błogosławi. Szczęść Boże. Bóg zapłaci się z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan doktor inżynier Antoni Zięba. Na tym kończymy aktualności dnia. Już za moment serwis informacyjny. Bardzo było wam skierowane, było dla gwira za telefon i numer z tym, żeby skierowane.
deklaracje są zapowiedź reformy oświaty. Związkowcy chcą zmian, ale przy utrzymaniu poprzedniego systemu szkolnictwa. Zmiany proponowane przez PiS są przez związki nie do zaakceptowania. Chodzi oczywiście głównie o likwidację gimnazjów i przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej. W tym momencie już zaczynają się przemówienia ze sceny. Jest tutaj m.in. szef ZNW, więc Sławomir Broniarz. Są także politycy z przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym na czele. Zobaczymy, co oni powiedzą. No i czy pojawią się jakieś komunikaty do zebrania tej nauczycieli. Tym przemówieniom, między innymi tym przemówieniom, przysłuchiwać się będzie reporter TOK FM Michał Janczura. Minister edukacji twierdzi tymczasem, że jest dziś z nauczycielami i zapewnia, że żaden z nich nie straci pracy w wyniku przeprowadzonej przez nią reformy. O rezygnacji z reformy mowy nie ma, mówi Anna Zalewska. Reforma edukacji jest przemyślana, odpowiedzialna, w dodatku policzona. Zresztą ja realizuję wszystkie postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego, który na sztandarach miał wypisaną likwidację gimnazjów. Dzisiejsze spotkanie minister edukacji ze związkowcami dotyczyło powołania specjalnego zespołu składającego się z przedstawicieli związków, samorządów i resortu. Spotkanie nie było więc bezpośrednio związane z rozpoczynającym się właśnie w tej chwili w całej Polsce protestem nauczycieli. Pierwsze śmigłowce Black Hawk dla sił specjalnych będą jeszcze w tym roku, zapowiedział w zakładach PZL w Mielcu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, a premier Beata Szydło dodała, że rząd jest zdecydowany, aby zakupy dla polskiej armii wykonywać w polskich firmach. Szefowa rządu objeżdża dziś fabryki śmigłowców w Polsce. Wcześniej gościła w Świdniku, gdzie budowane są włosko-brytyjskie maszyny Augusta. To reakcja na zerwane przez Polskę negocjacje z francuskim Airbusem, producentem śmigłowców Caracal. Tomasz Węskę. W Polsce z Polski zbudowane przez Polaków, w polskich firmach, przez polski przemysł. Tak o zamówieniach dla wojska mówiła w Świdniku i w Mielcu Beata Szydło. Obowiązkiem polskiego państwa jest bronić interesów Polski. Obowiązkiem polskiego rządu jest bronić interesów polskiego państwa. Jest bronić interesów polskiej gospodarki. Jest tylko jeden szkopuł. Zakłady w Świdniku i w Mielcu to kolejny zagraniczny kapitał w prawie 88 i w 100%. Już w pierwszym przypadku włosko-brytyjski, w drugim amerykański. Ich nagła polonizacja, choć czysto językowa, dziwi ekonomistę doktora Andrzeja Rzońca. Skoro producenci helikopterów mających zagranicznych udziałowców można traktować ich jako polskich producentów, to tak samo banki, które mają zagranicznych udziałowców, należałoby traktować jako polskie banki. A pytanie, czy wojskowe zakłady lotnicze pod Łodzią i inne miejsca, gdzie byłyby produkowane części do Caracala i gdzie byłyby serwisowane, są mniej polskie od zakładów w Świdniku i w Mielcu. Tomasz Pęskę, TOK FM. Rząd zapowiada zniesienie podatkowego uprzywilejowania najbogatszych. Chce zlikwidować 19% podatek liniowy dla prowadzących działalność gospodarczą. O takich planach mówi minister Henryk Kowalczyk w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Miałby zostać zrealizowany przy wprowadzeniu jednolitej daniny łączącej podatek PIT ze składkami na ZUS i NFZ. To właśnie Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, nadzoruje pracę nad jednolitą daniną i przekonuje, że nie ma powodu, by prezes spółki zarabiający 1 000 000 złotych rocznie płacił 19%, podczas gdy ktoś, kto zarabia wielokrotnie mniej, oddaje fiskusowi 60%. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, krytycznie oceniała te podatkowe plany rządu. Ja się boję, że tutaj mamy taką filozofię podskórnie tkwiącą w tych pomysłach, że przedsiębiorcy i ludzie zaradni, ci, którzy właśnie swoją pracą wypracowują najwięcej, im się powinno zabrać jak najwięcej. To nie jest dobry kierunek. Jak mówiła w magazynie Gazie Małgorzata Bonikowska, bez ludzi przedsiębiorczych nie da się zrealizować zapowiedzi rządu, który chce, by polska gospodarka stała się z odtwórczej, innowacyjną i twórczą. Oliver Hart i Bengt Holmstrom z Nagrodą Nobla z ekonomii Królewskiej Akademii Nauk doceniły ich wkład w teorię kontraktu. Według Akademii ich teorie pomagają w zrozumieniu rzeczywistych kontraktów i instytucji, a także potencjalnych pułapek w projektowaniu kontraktów. Ich prace pokazują zasady działania rynku, wyjaśnia ekonomista profesor Witold Orłowski. Do tego, żeby działania obu stron kontraktu, zamiast realizacji, no, szły w stronę taką, że obie strony są zadowolone, a nie w stronę taką, że jedna strona widzuje więcej, a druga strata. To jest taki kolejny od lat nowelca, to pewne badania nad takimi fundamentami działania, jak ludzie się zachowują. Ekonomiczny Nobel różni się od pozostałych tym, że twórca nagrody Alfred Nobel nie wspomina o nim w swoim testamencie.
momencie. Wyróżnienie funduje szwedzki bank centralny, jest to 8 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 830 tysięcy euro. Słuchasz informacji TOK FM. Arkadiusz Milik już po operacji jego klub Napoli poinformował, że zakończyła się ona powodzeniem. Zabieg lewego kolana Milika trwał 40 minut, został przeprowadzony w rzymskiej klinice ortopedycznej. 22-letni reprezentant Polski doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w sobotnim meczu z Danią. Może pauzować nawet do końca sezonu i bez niego, podobnie jak bez Michała Pazdana i Łukasza Piszczka, biało-czerwoni zmierzą się jutro w Warszawie na Stadionie Narodowym z Armenią. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KPM o 14.20. Pogoda. Na zachodzie i na południu dziś najwięcej przejaśnień, ale nawet tam deszczowo. Z kolei wysoko w górach padać będzie śnieg. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 11 na zachodzie, na południu i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 14.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Łukasz Kulesa, dyrektor działu analiz Londyńskiego Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem European Leadership Network. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić o 60. konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. No jak 60. to można by powiedzieć, czy to takie ważne, skoro już 60. raz się spotkała? Znaczy to zwykle są dosyć nudne spotkania, gdzie się przyjmuje rezolucje, które niewiele osób poza bezpośrednio zainteresowanymi czyta, więc według mnie to jest raczej jakiś powód, żeby się w ogóle zastanowić nad stanem tego całego systemu związanego z nieproliferacją broni jądrowej i z energią atomową, gdzie dzieje się bardzo dużo. No, mieliśmy doniesienia o zerwaniu współpracy amerykańsko-rosyjskiej przez Rosjan. Mieliśmy kolejną próbę atomową Korei Północnej, z którą nikt do końca nie wie, co robić. I mamy też taką dziwną sytuację, że narastają przynajmniej na Zachodzie takie wyzwania, żeby się rozbrajać i to jak najszybciej, no, a z drugiej strony jakby rzeczywistość mówi nam coś innego. No, no i właściwie, czy można wytyczyć jakiś kierunek, w którym to zmierza, czy też to zaczyna być tak niespójne i tak, powiedziałbym, wielowątkowe, że w zasadzie nie ma w tym momencie czegoś takiego jak globalna polityka odnośnie energii atomowej. Właśnie niestety trochę nam się tutaj rozmijają pewne cele i działania różnych grup państw i o ile jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Stany Zjednoczone są takim niekwestionowanym liderem. Jeżeli pamiętamy, w Pradze w 2009 prezydent Obama miał wielkie przemówienie, w którym powiedział, idziemy w stronę świata bez broni jądrowej i to są rzeczy, które Stany Zjednoczone obiecują zrobić. No udało się z tego zrobić niewiele. W tym momencie ja mówię, idźmy stąd, bo ona się zaraz się doczyta w tym komputerze. Także ten jest bardzo niejednoznaczny. Ona by coś się doczytała w komputerze i by wszystko stanęło. Z drugiej strony kolejna klapa, jeżeli chodzi o Koreę Północną. No i ma bardzo, bardzo poważne zepsucie stosunków z Rosją. Gminy rosyjskie jednoznacznie, ale to też oznacza, że zamiast tego tandemu amerykańsko-rosyjskiego, który zmniejsza ilość broni jądrowej, w tym momencie mamy jeden wielki bałagan. A co to może oznaczać dla takich krajów, no właśnie, który jednak wiele lat Proszę Państwa, tak czy siak chcemy powiedzieć, że są straszne kłamstwa w naszym świecie cywilizowanym, straszne kłamstwa, jezioro kłamców i rzeka złodziei. No tutaj ta Żydówka w piątek mówiła, że ona to już poprze, to pójdzie, załatwi, jak przyjdzie potwierdzenie o zapłaceniu. Przyszło potwierdzenie o zapłaceniu, a ona nie potwierdziła, nie poparła, proszę Państwa, i poszła do domu, bo to w piątek, Wochenende to już w środę nawet jest Wochenende tutaj, ale niestety są to firmy prywatne, jest wszystko nagrywane i ją wywalą z pracy, bo przyjdzie taka dziewczyna bardziej uczciwa, no i tę dziewczynę wywalą. Osłabienie stanu bezpieczeństwa międzynarodowego.
No ale fajnie. Na tę pozycję regionalną i zaczynają się zastanawiać, może jednak broń jądrowa to nie jest takie głupie rozwiązanie. Gdzieś tam pewnie w zaciszu pałaców Arabia Saudyjska. Co ciekawe, pojawia się taka dyskusja również w Korei Południowej, w Japonii. Zresztą oba te państwa zmroził je kandydat na prezydenta Trump, który powiedział, że w zasadzie no dlaczego nie mogą mieć broni jądrowej? Jeżeli chcą, jeżeli sobie zapłacą, no to mogą mieć. Oczywiście wszystkie osoby, które się tym poważnie zajmują, dostały w tym momencie prawie zawału serca, bo to byłoby odwrócenie amerykańskiej polityki, która była obowiązująca przez kilkadziesiąt lat. Ale te państwa zastanawiają się, jeżeli nie pomoże nam Ameryka, jeżeli nasi sąsiedzi sami mają broń jądrową, no to może myśmy też powinni spróbować. No i tak, co się dzieje wśród tych, powiedziałbym, takich starych, antycznych potęg atomowych, na przykład Francja, prawda, która z jednej strony jest tą potęgą militarną, a z drugiej strony ma też bardzo dużo elektrowni atomowych i zdaje się tak pomału brakiem próbuje się przynajmniej z części z nich wycofywać. Znaczy, akurat we Francji pozycja energii atomowej oraz pozycja broni jądrowej są praktycznie nie do ruszenia, ponieważ wszystkie główne siły polityczne, czy to na prawo, czy to na lewo, lubią Francję jako wielkie mocarstwo. A na to składa się i broń jądrowa, i składa się właśnie energia atomowa, przemysł atomowy, który można później na zewnątrz również eksportować. Wielka Brytania ma swój mały arsenał broni jądrowej, ale na przykład jeżeli chodzi o energię jądrową, a rozdzielamy te dwie sprawy, jeżeli chodzi o energię jądrową, no to zwrócili się do Chińczyków. I Chińczycy będą budować nową elektrownię atomową w Wielkiej Brytanii, co oczywiście spowodowało masę komentarzy na temat związków chińsko-brytyjskich. Ale to właściwie jak to jest z tą energią atomową, tą właśnie energią uzyskiwaną do produkcji elektryczności? Znaczy, czy to jest dalej dobre rozwiązanie, dalej słuszne rozwiązanie, czy tak jak twierdzi część ekologów, część analityków, drogie, ryzykowne, w gruncie rzeczy dość niebezpieczne. Kilkanaście lat temu mówiło się o renesansie energii jądrowej i było kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt projektów, które miały być realizowane w różnych częściach świata. Później przyszedł kryzys ekonomiczny przez pierwsze, nie wiem, 10, 15, 20 lat po to, żeby uzyskać korzyści na lat kilkadziesiąt, stało się dużo mniej atrakcyjnym rozwiązaniem. W Polsce również widzieliśmy, że te bardzo ambitne plany budowy elektrowni jądrowej gdzieś tam się nam rozmyły. Także te państwa, gdzie politycy nie muszą się za bardzo zastanawiać nad stanem kieszeni podatników, kontynuują swoje projekty. Mamy blask elektrowni jądrowych w Chinach, w Rosji. Rosjanie zresztą budują i w Kaliningradzie, i niedaleko od niej na Białorusi elektrownię jądrową. A teraz w tych państwach, gdzie kryzys i również wpływ organizacji ekologicznych i również ekonomistów jest większy, no to tam zaczęto bardziej dokładnie się przyjrzeć bilansowi zysków i strat. Myśli pan, że decyzja o budowie elektrowni atomowej byłaby racjonalna na przykład w Polsce? Mówi się o tym mitycznym miksie energetycznym i o tym, że technologia, na której w tym momencie jest oparta polska gospodarka, prędzej czy później się wyczerpią, czy będą zbyt drogie również z powodu tych wszystkich norm ekologicznych, które mamy wdrażać. No, to jest oczywiście pytanie na kolejne spotkanie i kolejną rozmowę. Ja bym się mniej obawiał tych kwestii technicznych, ponieważ technologia poszła bardzo, bardzo mocno do przodu. Raczej chodzi o kwestię, na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście bardzo dużo środków wygenerować teraz,
przy założeniu, że te zyski będą osiągane... Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, dzisiaj Play i Orange tym firmom dwóm się oberwało, proszę Państwa. Jak Play, z Janka Witka jak umarł, to jeszcze ściągali pieniądze, chcieli pieniądze, że Wiesław Przybyłowicz, największy twitterowiec roku 2014, musiał pisać na Twitterze do wielu ludzi w świecie, że firma Play ściąga pieniądze od trupa. Państwo sobie wyobrażają, co to znaczy, że firma Play ściąga pieniądze od trupa, że ci Żydzi są tak pazerni i chciwi, że już chyba innych takich pazernych i chciwych ludzi nie ma. Przeciwko tej decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o energię jądrową, zamknięto elektrownię, przeprowadzono testy bezpieczeństwa. Okazało się też, że bardzo ciężko bez tej energii jądrowej wytrzymać kraj, który jest tak uzależniony jak Japonia. Także o ile wiem, rozruchy kilku elektrowni trwają albo już... I już zostały przeprowadzone. Także tak samo w Niemczech mieliśmy podobną sytuację, gdzie mieliśmy decyzję o zamknięciu elektrowni jądrowej. Natomiast pytanie, co je zastąpi, ponieważ energie odnawialne brzmią bardzo dobrze, ale to jest wciąż niewystarczające, żeby też pośrednio przejąć w krajach tak bardzo uzależnionych ten ciężar, który przypadał na energię jądrową. Po co być? Kto jest Bogiem świata? A gdzie Jachwę? No gdzie jest Jachwę? No tak spierdać, proszę Państwa, to jest obrzydliwe, bo ona myśli, że Bóg ślepy, że Bóg głuchy i nie wie, jesteś Bogiem świata i nie może z Biblii Jachwę jest wyrzucone, a ona śpiewa, że jesteś Bogiem świata. Obrzydliwe. No, ale nie Bóg bezimienny. Makro ogłasza 11 października Dzień Własnego Biznesu. Sprawdź, jak wiele fajnych miejsc jest wokół Ciebie. Tylko we wtorek 11 października w sklepach, restauracjach, punktach usługowych i firmach czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. Szukaj lokali oznaczonych symbolem akcji Dzień Własnego Biznesu. Przyłącz się i korzystaj z ekstra okazji. Więcej na dzień własnego biznesu.pl. Ja nie pójdę, dziecko, daj mi tu. Nie pójdę do Play. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie włączyłeś komputer, który jest do niczego nie podłączony. Stanął i zaczęły się... Informacje TOK FM. Nie znasz się. Tyle, że jest do włączenia.
14.21. Adam Olska, zapraszamy. W 17 polskich miastach przeciwko reformie edukacji ogłoszonej przez rząd PiS z PiSu protestują nauczyciele. Według zapowiedzi organizatora pikiet Związku Nauczycielstwa Polskiego ma wziąć w nich udział 25 tysięcy osób. W Szczecinie przed Urzędem Wojewódzkim zebrało się ich kilkaset. Nie podoba się nam to, że gimnazja już tak fajnie sobie wypracowały przez te 17 lat po prostu pracę z młodzieżą. Muszą się nauczyciele na nowo przekształcać. 30 parę tysięcy straci pracę, tak? Panie się boją straty pracy? Tak, bardzo. Boimy się wszyscy. Minister edukacji Anna Zalewska, która spotkała się dziś z nauczycielskimi związkami, zapewnia, że żaden z nauczycieli pracy nie straci w wyniku przeprowadzonej przez nią reformy edukacji, a pracy tej będzie nawet więcej. Warszawa wstrzymuje zwrot nieruchomości, powtarza wiceprezydent stolicy Witold Pal, bo takie zapowiedzi padały już przecież wcześniej. Zapowiada też zmiany organizacyjne w warszawskim ratuszu, tej części, która zajmuje się reprywatyzacją. Dwa nowe biura zastąpią Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Sprawami lokatorów zreprywatyzowanych budynków zajmie się teraz nowy pełnomocnik. Mocnik będzie nim Magdalena Młochowska. Rosja utworzy w syryjskim porcie Tartus stałą bazę swojej marynarki wojennej, zapowiada wiceminister obrony tego kraju Nikołaj Pankow. Jak wyjaśnił, dokumenty w tej sprawie są obecnie uzgadniane na szczeblu międzynarodowym. Rosjanie, jak już informowali, planują również odtworzenie radzieckiej bazy wojskowej w Egipcie. Stan zdrowia 88-letniego króla Tajlandii, znanego jako Rama IX, w weekend pogorszył się jest niestabilny, co potęguje obawy na temat ewentualnej sukcesji. Król jest otoczony kultem, uważany za arbitra na podzielonej scenie politycznej. Lekarze zwrócili już oficjalną zgodę na to, aby monarcha przestał wykonywać jakiekolwiek obowiązki służbowe. Tajlandzkie przepisy dotyczące zbrodni i obrazy majestatu zabraniają jednak publicznego omawiania stanu zdrowia króla i planów sukcesji. Grozi za to wieloletnie więzienie. Informacje kulturalne. Filip Kakusz, zapraszam. Media w całej Europie oddają hołd Andrzejowi Wajdzie. Wybitny reżyser filmowy i teatralny zmarł wczoraj w wieku 90 lat. Dziś internetowe wydania największych dzienników we Francji, Niemczech, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii odnotowują jego najgłośniejsze filmy, przypominają wywiady, których kiedyś udzielił. Divet pisze o Wajdzie, że był polskim kinem i polską historią, kronikarzem swego kraju, instancją moralną, krytykiem społecznym z kamerą. Le Monde nazywa reżysera sumieniem Polski. Wajda debiutował w 1951 roku filmem Pokolenie, opowieścią o losach młodzieży z warszawskich przedmieść podczas okupacji literackiej. Jego ostatni film, Powidoki, opowiada o Władysławie Strzemińskim, artyście broniącym wartości w sztuce. W sumie Wajda wyreżyserował 40 filmów, polityczne, historyczne, obok poruszające dramaty. Jak mówił, jego sekret tkwił w związkach z literaturą. Często sięgał chociażby po opowiadanie Jarosława Paszkiewicza. Literatura bywa zbliżona w swojej formie Opera Galera? Opowiadaniach, powieściach, były dialogi, były sytuacje. Słuchaj, Wojtek, bardzo wtedy Marek Jankowski mówił, Wajda zawsze podkreślał też rolę współpracowników. Ja nigdy nie wychodziłem z założenia, że scenariusz musi być też... Bywają takie okresy ale i takie momenty, że kino chce, że te reżyserzy sami pisali dla siebie. A ja mam wrażenie, że to nie jest dobra zasada. Nie oczekiwać, aż reżyser po kolejnym filmie zmęczony, nie dobra, wiem, dobra. No, to na razie zbawiamy. Historyczka i kuratorka sztuki Anda Rotenberg wspomina, że Wajda jako twórca potrafił słuchać innych i współpracując z aktorami często zawierzał ich intuicji. To chyba była najbardziej istotna cecha słuchania. No do salonu, na to do salonu możesz iść teraz. Pola do działania, bo to mi mówili aktorzy, że każdy z nich miał pole do popisu i właściwie Wajda nie mówił im, jak mają grać. Szedł za tym, co aktor czuje, co jest najważniejsze w tej roli. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział, że Andrzej Wajda zostanie pochowany w Krakowie na cmentarzu salwatorskim, gdzie spoczywają jego krewni. W krakowskim magistracie mieszkańcy mogą wpisywać się do księgi kondolencyjnej wystawionej po śmierci reżysera. Na zachodzie i na południu dziś najwięcej przejaśnień, ale nawet tam może padać deszcz. Sporo i wysoko w górach po prostu śnieg. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 11 na zachodzie, na południu i nad morzem. Kolejne informacje TOK FM już o godzinie 14.40. Zapraszam. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. TOK FM.pl/pobieg.
wybierz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. O przeziębieniu dzisiaj o tym, jak ważna przy zapobieganiu, a także w trakcie przeziębienia jest odpowiednia dieta. Kiedy już dopada nas przeziębienie, pojawia się gorączka, pamiętajmy, że oprócz przyjmowania leków, najważniejszą rzeczą jest odpowiednie nawadnianie organizmu. Należy zwiększyć ilość płynów dostarczanych do organizmu. Poza tym nasz organizm w trakcie choroby potrzebuje większej ilości witamin. Zadbajmy więc o dietę bogatą w nie. Pomocne w zwalczaniu objawów przeziębienia mogą okazać się także tradycyjne metody naszych babć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku cyklu Jesienią o przeziębieniu. Na cykl zaprosił Bayer, producent Aspirin C, którą teraz kupisz do 25% taniej. Sprawdź w swojej aptece. Więcej na aspirin.pl. To było ogłoszenie płatne. Połączenie. 14.27, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o drugiej debacie Donalda Trumpa i Hillary Clinton, w której to debacie, jak twierdzą niektórzy, pomimo takiego dosyć rynsztokowego poziomu, czyli oskarżeń wzajemnych ataków, jednak doszło do jakiejś tam odbudowania jakby wizerunku Donalda Trumpa, tak przynajmniej twierdzą niektórzy. Nie wiem, czy ty się z tym zgadza. Odbudowanie to może za dużo powiedziane. Wydaje mi się, że to jednak, tak jak też duża część komentatorów amerykańskich nazywa to przerwaniem krwotoku. To znaczy, że rzeczywiście Donald Trump w wyniku po prostu złej dla niego pierwszej debaty, a także ujawnienia w piątek w zeszłym tygodniu taśmy, na których rzeczywiście bardzo wulgarnym językiem wypowiada się o kobietach i w zasadzie sugeruje, że je molestował. Tu mamy do czynienia z całkowitym spadkiem, można powiedzieć, tempa jego kampanii i zapowiedzią kompletnej kraksy wręcz. Republikańscy senatorowie i przedstawiciele, członkowie Izby Reprezentantów, inni prominentni działacze partii wycofywali swoje udzielone mu wcześniej poparcie, cofali zaproszenia na wspólne spotkania, więc rzeczywiście doszło do buntu w szeregach. Oczywiście establishment partyjny nigdy te Trumpa specjalnie nie lubił, ale jednak tego oficjalnego poparcia mu udzielił, więc to dokonał się rzeczywiście dość znaczny zwrot. I ta niedzielna debata była rzeczywiście jego bycie albo nie być. No i musiał rzeczywiście pokazać się jako człowiek, który wyjdzie z twarzą, albo może to za dużo powiedziane, bo rzeczywiście te jego komentarze są dość szokujące, to więc może nie należy określać, że z twarzą, ale że rzeczywiście w jakiś sposób się jest w stanie obronić, odnieść i zmienić temat, i to, czego rzeczywiście dokonał. Więc w tym aspekcie można mówić o jakimś sukcesie Donalda Trumpa, no bo po tak dramatycznym tygodniu rzeczywiście udało mu się powstrzymać ataki Clinton w tym temacie, co jest dość zaskakujące, no bo to sama, można powiedzieć, Hillary Clinton zapoczątkowała te ataki na Donalda Trumpa odnośnie jego traktowania kobiet podczas pierwszej debaty pomiędzy nimi. No ale też przypomnijmy, że ta debata została poprzedzona konferencją prasową, na której Donald Trump zaprosił cztery kobiety, które oskarżały Billa Clintona, które oskarżały Billa Clintona o jakąś formę molestowania seksualnego lub o gwałt, oraz jedną, która była ofiarą gwałtu, a gwałciciela broniła Hillary Clinton, kiedy była adwokatem. Czy jakby taka
próba ułożenia z tego takiej opowieści, jak to Clintonowie w gruncie rzeczy sami traktują kobiety i ofiary gwałtu jako przedmioty. Właśnie to rzeczywiście zadziałało jako forma odparcia ataku na jego osobę. Ukuł hasło, że on tylko o tym mówił, a Bill Clinton to robił. Więc rzeczywiście to można powiedzieć, że zadziałało jako obrona i być może, to nie wiem w jakiej mierze, ale rzeczywiście powstrzymała Hillary Clinton od kontynuowania tych ataków na jego osobę w związku z traktowaniem kobiet. To w zasadzie zdominowało pierwszą część debaty przez około 15 minut, głównie zajmowano się tym tematem, ale mimo wszystko przy pierwszej okazji, kiedy Clinton mogła na ten temat się wypowiedzieć, w zasadzie uciekła i powiedziała, że właśnie Trump oczywiście skandalicznie traktuje kobiety i wiemy, że on taki jest, jak przedstawia się na tych taśmach, że jak słyszymy go na tych taśmach, a nie jak przedstawia się samemu w mediach. Po czym uciekła do innych tematów i do innych kontrowersji stwarzanych przez Donalda Trumpa i tak na dobrą sprawę myślę, że to zadecydowało o tym, że też że Donald Trump nie mógł, że Donald Trump właśnie skutecznie uciekł z tego tematu. Uciekł rzeczywiście z sytuacji, w której mógłby już przegrać te wybory, no bo nawet mówiło się w lokalnych mediach, że Mike Pence rozważa na podstawie w jaki sposób Donald Trump będzie się odnosił do tej całej sprawy, czy nie zrezygnuje z kandydatury na wiceprezydenta. Więc to była bardzo poważna sytuacja. Komentuj, bo mi się radio debilu nagrywa. Kurwa twoja mać. Czy ty to możesz pojąć? To też się nagrało. Washington Post napisał o tej debacie następująco. W alternatywnym świecie republikanie byliby zadowoleni z tego widowiska, jednak w związku z tendencją Trumpa do agresywnego działania wobec Clinton, a nawet sugerowania, że powinna pójść do więzienia, niedzielna debata mogła być bardzo frustrująca dla wielu republikanów, którzy dostrzegają, że ich kandydat na tym etapie jest już zbyt słaby, aby zablokować ją, aby zablokować jej wygraną w wyścigu do Białego Domu. Tu jest jeszcze dodatkowy aspekt, to znaczy wielu republikanów bierze udział w wyborach, kandyduje do Izby Reprezentantów, kandyduje do Senatu, na przykład senator John McCain. I ich wycofanie się z poparcia Donalda Trumpa jest też formą zagrywki wyborczej dla siebie, to znaczy ratują swoją twarz, żeby nie być powiązanym z człowiekiem, który w ten sposób jest w stanie wypowiadać się o kobietach, a zapewne też może takie traktować. No więc to rzeczywiście jest absolutne wzburzenie w Partii Republikańskiej. Kwestia słów Donalda Trumpa o powołaniu specjalnego prokuratora, który miałby zająć się aferą mailową Hillary Clinton, a potem zasugerował, że ona trafi do więzienia. To również zaszokowało tylko media, ale rzeczywiście myślę, że rozeszło się wielkim echem też w poczucie, że w ten sposób doszło do takiej wymiany zdań i do czegoś takiego w debacie prezydenckiej. On nie musi. Nigdy nie miało miejsca. Jednak też ciekawe jest to, jaki może być odbiór społeczny. Na przykład takich słów. W trakcie debaty, kiedy Donald Trump powiedział o wsadzeniu do więzienia Hillary Clinton, publiczność wybuchła śmiechem. Tak jakby zadziałało jako rzeczywiście celna riposta na słowa Hillary Clinton. Więc widzimy, że tu oczywiście dwojako można na to patrzeć. Ja bym skomentował całą tę debatę jako przypadek, której raczej nikt nie wygrał, ale oboje się obronili i oboje w zasadzie obronili właśnie w swoich wyborcach przekonali, że mają na nich głosować. Więc być może u Donalda Trumpa można to postrzegać jako
właśnie ochronę swoich wyborców, co na chwilę obecną, jak patrzymy na sondaże, zwłaszcza tych tak zwanych swing states, które zadecydują o wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, no to widzimy, że on jest w tej chwili na straconej pozycji. On jest na straconej pozycji, Hillary Clinton ma co najmniej parę punktów procentowych przewagi, co też nie jest w tym systemie amerykańskim, w tym jak się wybiera prezydenta, nie jest takie oczywiste, jak to się dzieje w Polsce, ale wydaje się, że rzeczywiście ona ma tą przewagę, która może jej pozwolić wygrać te wybory, z tym, że ta końcówka jest tak dynamiczna, że jeszcze nie wiadomo, co tu się może wydarzyć, prawda? To nie jest wcale przesądzone. Natomiast przede wszystkim można też mówić, że nie wiadomo, do jakich przecieków dojdzie. I to może być czymś, co zadecyduje. Tak jak w zeszłym tygodniu wyciekły nagrania z Donaldem Trumpem, no to być może sztaby jeszcze coś mają, co będą chciały promować, co będą chciały wypuszczać. Dziękuję bardzo. Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mną w studiu. 14.36 za chwilę informacji. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Prowadzisz swoją firmę i chcesz kupić samochód? Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przeszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel Auto Żoliborz. Zaprezentujemy Ci wybrany samochód oraz najlepszą ofertą i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś umów się na spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na www.autożoliborz.pl. Pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja Nowe Południe dewelopera na Pollo. Mieszkania w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. Czekaj, bądź cierpliwy. Jesteś wychowany w nerwowej rodzinie. Poza tym może matka się dawała. Nie rozumiesz tego, że matka musiała mieć pieniądze, matka musiała na to kiedyś napracować. Nic od razu się nie bierze. A ty myślałeś, że od razu już jo. I zadałem. O, widzisz, teraz to rusza wielka piątka, czyli aż 5 produktów w super cenach. I tak, szynka wieprzowa odtłuszczona 6,99 kg. Ser Gouda w plastrach Blue Kino, złoty 99 za 150 gramów. Nektar multivitamina DC, złoty 99 za 1 litr. Bułka wiejska 44 grosze. Kińczuk w plastrach Peacock 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Do tej pory po niepowtarzalne doznania smakowe jeździłeś na Saską Kępę do restauracji Dom Polski. Teraz możesz także na Starym Okotów. Restauracja Dom Polski przy ulicy Belwederskiej zaskoczy Cię daniami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu oraz wypiekami na każdą okazję z własnej cukierni. To idealne miejsce na kameralne spotkania rodzinne i biznesowe oraz na większe przyjęcia okolicznościowe. Restauracja Dom Polski, ulica Belwederska 18A oraz Francuska 11. www.restauracjadompolski.pl. Jak zostać mistrzem oszczędzania? To proste. Zamiast autem jedź do pracy na rowerze. Nie masz roweru? To masz dobry cel, żeby oszczędzać. I najważniejsze, jeśli masz już oszczędności, to przenieś się tam, gdzie zarobią jeszcze więcej. Otwórz rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk w Eurobanku i zostań mistrzem oszczędzania. Eurobank. Na co dzień. Szczegóły, opłaty, aktualne oprocentowanie, regulamin konta dla osób fizycznych i regulamin oferty rachunku oszczędnościowego Ekstra Zysk. Dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód, papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest desmoxan, z tym przestajesz palić już po 4 dni. To naprawdę jest desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią notki wyłącznej opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dwojicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, bo niedawno przebyt zawał serca i wciąż i podczas karmienia piersią. Reklama. Dobrze, Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobrze. Radio Koncita, słuchajmy. Informacje TOK FM.
14.40, Wojciech Kowalik. Nauczyciele protestują dziś w 17 polskich miastach w demonstracjach przeciwko planowanej reformie edukacji. Według zapowiedzi Związku Nauczycielstwa Polskiego może wziąć udział nawet 25 tysięcy osób. Tymczasem minister edukacji Anna Zalewska twierdzi dziś, że żaden z nauczycieli nie straci pracy w wyniku przeprowadzanej przez nią reformy szkolnictwa. Platforma Obywatelska złoży natomiast w przyszłym tygodniu wniosek o wotum nieufności wobec szefowej resortu edukacji Anny Zalewskiej. Tak zapowiedział szef PO Grzegorz Schetyna. Uczestniczył we Wrocławiu w proteście Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko reformie oświaty. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych akcja wyborcza Polaków na Litwie zdobyła niespełna 5,5% poparcia, a to przekłada się na 7 mandatów w litewskim Sejmie. O 2 kolejne mandaty partia powalczy w drugiej turze za 2 tygodnie. Ponad 1 200 000 gospodarstw domowych i firm na południowo-wschodnim wybrzeżu USA wciąż nie ma prądu po tym, jak nad tym rejonem przeszedł huragan Matthew. Służby meteorologiczne podają, że Matthew był najsilniejszym huraganem, jaki uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich 10 lat. Teraz to wszystko, a kolejne informacje w TOK FM o 15:00. Pogoda. Poza krańcami zachodnimi do końca dnia deszcz możliwy w całej Polsce, ale na południu niewykluczone są przejaśnienia. 7 stopni na Podlasiu, 9-10 w centrum kraju, do 11 na południu i 12 na Pomorzu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jeszcze więcej sportu w radiu TOK FM. Krzysztof Sendecki, witam Państwa w magazynie Jeszcze więcej sportu. Dziś cały magazyn poświęcamy żeńskiemu tenisowi i razem ze mną Joanna Sakowicz-Kostecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Komentatorka tenisa, która dosłownie przed chwilą, bo jak nagrywamy tą rozmowę, to jesteśmy tuż po finale w Pekinie, wyszła ze studia Telewizji Polskiej i mecz Agnieszki Radwańskiej skomentowała. Zresztą tych meczów ostatnio było sporo. Radwańska wygrała swój 20 tytuł w karierze. I jak dobra to jest informacja? To jest jeden z najważniejszych turniejów w sezonie, ostatni obowiązkowy turniej w roku. I Agnieszka wygrywa go w wielkim stylu, nie tracąc seta. Tylko Serena Williams zabrakło na starcie. Cała czołówka wzięła udział w turnieju, a najlepsza była Agnieszka. Ten koniec sezonu Agnieszki Radwańskiej, to chyba powinniśmy się przyzwyczajać, że to tak wygląda, że ona jak idzie zima, to Radwańska gra świetnie, będzie broniła w Singapurze tytułu sprzed roku. To jest jakaś szczególna pora roku, właśnie ta jesień, że Radwańska wygrywa te turnieje w Azji? W Azji są trochę inne warunki, są nieco szybsze korty niż w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle takie, na których najczęściej się rozgrywa turnieje. To sprzyja grze Agnieszki, ale też tak jak mówiłam, ona bardzo dobrze razem ze swoim zespołem konstruuje plan startów. Jest w stanie nieco go zmodyfikować, kiedy widzi, że tej gry jest za dużo. I tak jak mówię, opiekuje się ją znakomita para fizjoterapeutów, Krzysiek Guzowski i Jason Israelson, którzy dbają przede wszystkim o to, żeby zapobiegać kontuzjom. Dlatego też widzimy, że z tej całej czołówki Agnieszka jest najmniej obklejona tymi wszystkimi taśmami i najrzadziej musi pauzować z powodu kontuzji. Agnieszka Radwańska to jest taka tenisistka, z którą mam wrażenie, że WTA ma fajnie, bo ona fajnie gra, ładnie. I nie wiem, czy nie najładniej na świecie ciągle, gdy WTA organizuje te takie głosowania dla kibiców w internecie na najładniejsze zagranie, to Radwańska tam ciągle wygrywa. Dzisiaj też w tym meczu kilka takich zagrań pokazała. Czy z takim tenisem można jeszcze w tej chwili rzeczywiście istnieć i nie wiem, zrobić jeszcze jeden krok, jeszcze troszkę wyżej? No taki tenis jest na pewno na wymarciu. Wystarczy spojrzeć na to młode pokolenie, które atakuje. Tam nie ma tenisistki, która by nawet przejawiała jakiekolwiek symptomy gry pod Agnieszki Radwańskiej. Od początku kariery Agnieszka buduje swoją grę właśnie nie na sile, tylko na inteligencji. Na tym, żeby jednak wszystkie możliwe warianty zastosować w meczu. Mieć plan B na ewentualność niepowodzenia wcześniejszego planu taktycznego. I to widać było od początku. Ja przecież wychowywałyśmy się w tym samym mieście, więc najpierw miałam okazję podglądać jej treningi, potem żeśmy razem trenowały, więc znakomicie wiem, jak to wyglądało tam. Był kładzony nacisk na wszechstronne wyszkolenie techniczne, a nie
nie tylko na mocną grę z głębi kortu, co coraz częściej się widuje, zwłaszcza u zawodniczek, które są prowadzone przez, nie ma co ukrywać, są lojalne trenerów tenisa. Dobrze, pani też jest Starkowa, świetną, jeszcze nie tak dawno tenisistką, teraz trenerką. Jak wychować zawodniczkę, która dojdzie do czołowej dziesiątki rankingu WTA? Nie ma na to recepty, niestety muszę pana i państwa zmartwić, nawet naukowcy próbują się do tego w jakiś sposób dobrać. Przede wszystkim nie należy powielać schematów. To, co się sprawdza od Agnieszki Radwańskiej, to gwarantuje państwu, nie sprawdzi się u żadnej innej tenisistki. Tutaj trzeba patrzeć przede wszystkim na indywidualne preferencje, na rozwój danego człowieka, na rozwój potencjalnego zawodnika. Absolutnie nie można się spieszyć, bo pogoń za rekordami w stylu najmłodsza tenisistka, która, prawda, zgubiła już niejednego i niejedną zawodniczkę, niejednego tenisistę, dlatego nie należy patrzeć na to, w jakim wieku osiąga się dane rezultaty. Też za bardzo nie ekscytować się świetnymi wynikami w młodym wieku, bo to wszystko potem się weryfikuje w starciu z zawodowym tenisem, w starciu z prawdziwymi, z grą na poważnie tak naprawdę, więc tutaj trzeba przede wszystkim zachować rozum, dystans i spokojnie, krok po kroku realizować mądre cele przy współpracy trenera z rodzicami i rodziców z trenerem. Ja też jako rodzic potencjalnej zawodniczki i zawodnika też muszę sobie zdawać sprawę, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, że trzeba działać kompleksowo i przede wszystkim mądrze. Jak Agnieszka Radwańska, no wiemy, że ona jeszcze parę ładnych lat grania na wysokim poziomie ma przed sobą, ale zakończy karierę bez wygranego szlema, to będzie tragedia? No my tak na to patrzymy, prawda, zwłaszcza te osoby, które zaczęły się interesować tenisem w momencie, kiedy Agnieszka zaczęła osiągać sukcesy. Pamiętam, kiedy ja zaczynałam grać zawodowo, w ogóle nikt nawet nie marzył, że nasza reprezentantka znajdzie się kiedyś w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego, a teraz te ćwierćfinały to jest dla nas niedosyt. Cały czas narzekamy na to, że Agnieszka jeszcze nie wygrała turnieju wielkoszlemowego i jeżeli zakończy właśnie karierę bez tego, odejdzie jako niespełniona tenisistka. Skala jej talentu, skala jej mistrzostwa jest w tym momencie nieosiągalna dla dużego, jakby ogromnego grona tenisistek, które zaczynają swoją karierę zawodową. I gdybym teraz zapytała zawodniczki, które debiutują na liście WTA z Polek, że czy bierzecie w ciemno, chociaż 20% sukcesów Agnieszki, gwarantuję, że w 100% odpowiedź byłaby, że tak. Ten sezon WTA powoli zbliżający się do końca. Czy to jest taki sezon, który zacznie gdzieś tam pożegnanie Seriny Williams na wielkich kortach? Myślę, że nie, dlatego że ona wciąż ma ogromną motywację i determinację po to, żeby być absolutnie najlepsza w każdej kategorii, w każdych plebiscytach, które są tam ogłaszane, ale też w każdym podsumowaniu, jeżeli chodzi o liczbę tytułów, liczbę tygodni, lat spędzonych na fotelu liderki. I myślę, że dopóki ona tego nie osiągnie, to możemy spokojnie przyglądać się jej startom i na razie nie musimy przygotowywać się na koniec jej kariery. Wracając trochę do tego pytania o wychowanie tenisistki idealnej, to jak to się stało, że Angelika Kerber, nie wiem czy na dłużej, ale już na pewno na całkiem niezłą chwilę miejsce liderki od Seriny Williams odebrała. Jak to jest, że w tym sezonie ten talent Angeliki Kerber aż tak wypalił? Ona zawsze była bardzo utalentowana i bardzo zdeterminowana i nie dała sobie wmówić, że się nie da, czy jest za stara. Bo tak niestety często bywało, że któraś tenisistka miała 20 lat, 21 i ponieważ nie była w półfinale Wielkiego Szlema, to od razu spisywano ją na straty. Ona myślę, że wiele razy już takie opinie słyszała i tylko ją to wzmacniało. Była zawsze przekonana o tym, że jest w stanie bardzo dobrze grać w tenisa i przede wszystkim była cierpliwa, bo tenis wymaga ogromnych pokładów cierpliwości. To nie jest tak, że można przede wszystkim zacząć grać w tenisa w wieku 12 lat i oczekiwać po 2 czy 3 latach, że będzie się w czołówce juniorów na świecie. Nie, w tenisa niestety trzeba zacząć grać wcześniej. To jest mozolny proces budowania najpierw wyszkolenia technicznego, potem taktycznego i całego przygotowania fizycznego. I tutaj tenis to jest jedna wielka cierpliwość.
I pani mówi tym dzieciakom zaczynającym grę w tenisa, bądźcie cierpliwe, to zarobicie 25 milionów dolarów, tak jak Radwańska? Ja przede wszystkim nigdy w ogóle nie patrzę na tenis przez pryzmat pieniędzy, które można zarobić. To tutaj na razie, na tym etapie trzeba patrzeć oczywiście na pieniądze, które trzeba wydać, zainwestować. Niestety nie są małe i to jest moim zdaniem główna przeszkoda dla wielu ludzi utalentowanych, ale też nie jeden konieczny warunek, bo historia pokazuje, że dzieci, które miały pieniądze, które miały dostęp do wielkich pieniędzy, no niekoniecznie miały motywację, żeby grać w tenisa i charakter do tego, prawda? Tak jak mówię, dla większości, zdecydowanej większości tenisistów świadomość o zarobionych pieniądzach dochodzi dopiero po jakimś czasie. Jeśli ktoś jest ambitny, to przede wszystkim za cel postawia sobie zdobywanie tytułów i osiąganie jak najwyższych pozycji. Pieniądze są takim miłym dodatkiem. Pytałem o Radwańską, pytałem o Kerber, zapytam jeszcze o jedną, tą taką trochę naszą tenisistkę, Karolinę Woźniacką, bo ona w tym sezonie zaliczyła powrót. Z właściwie nizin już wydawało, że się z tego nie wygrzebie. Czy to jest miejsce na dłużej dla Karoliny Woźniackiej, czy ona znowu wróci do tej ścisłej, absolutnej czołówki rankingu WTA? Szczerze mówiąc, to jest pytanie, na które sama Karolina tego chyba zna odpowiedź. Ja od dłuższego czasu oczywiście z racji zawodu obserwuję jej starty, ale też patrzę na jej ogromną aktywność jakby pozakortową i zawsze się zastanawiam, nie tylko ona, ale też niestety coraz więcej tenisistek, kiedy one wszystkie mają czas na trening. Zwłaszcza Karolina, która wiadomo sama sobie mówi, że musi dużo trenować, żeby dobrze grać, która zawsze była dla mnie tytanem pracy, odkąd ją poznałam. No i właśnie to jest pytanie, na ile jej się spodoba to życie, które jest poza kortem, a na ile będzie jeszcze miała ochotę i motywację do ciężkiej pracy. Przed Agnieszką Radwańską i 8, a z rezerwowymi 10 zawodniczkami najlepszymi na świecie jeszcze Singapur w tym roku. W przyszłym sezonie to, co na początku, chociaż jeszcze nie w Australii, będzie znowu bardzo głośne, to powrót Marii Szarapowej. Jak pani, jako była tenisistka, jako sportsmenka, jako trenerka i jako komentatorka tenisa, odbiera to, że Szarapowej taka raz została